Od niedawna do myślenia zmuszają nas nie tylko wykładowcy na obowiązkowych zajęciach, ale także goście zapraszani na coraz częściej organizowane w naszej szkole konferencje. Po Bogusławie Grabowskim, Marku Czekalskim oraz Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej przyszła kolej na Romana Jagiellińskiego. Zapobiegliwość duetu Palczewski-Słodkowski, obaj wykładają w naszej szkole, przysporzyła nam kolejnych atrakcji związanych z obcowaniem z politykiem z pierwszych stron gazet. O problemach polskiej wsi w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ze studentami rozmawiał Roman Jagielliński, przewodniczący Partii Ludowo-Demokratycznej, były wicepremier i minister rolnictwa. Po zakończeniu konferencji odpowiedział na kilka pytań. Jest tylko niewielka ilość Polaków, którzy mają pełną informację na temat Unii Europejskiej, a przeciętna jest na pewno gdzieś na poziomie skali sześciopunktowej, to w okolicach 2. Rozpoczęliśmy cykl programów telewizyjnych i radiowych, które mówią racjonalnie o Unii Europejskiej. Nie jest to tylko dysputa między politykami, z których można tylko wywnioskować, że jeden jest za, drugi jest przeciw, a ten, co jest przeciw, to jakby zawsze miał rację. Jest to dysputa bardzo merytoryczna, a to, co mnie interesuje, to żeby rzecznik do spraw informacji na temat integracji, pan Wiat, dopracował się takich materiałów, które będziemy mogli kolportować w każdym punkcie, w sklepie, banku spółdzielczym, stacji paliw, żeby ta informacja była dostępna dla każdego i myślę, że jeśli się bierze takie ulotki, to zdecydowanie wtedy jest to zainteresowanie do przeczytania. Nie jest to odniesieniem do powierzchni, to jest odniesieniem do nakładu kapitałowego na hektar lub jednostkę produkcji. I można być bardzo dobrym rolnikiem na powierzchni małej, dwuhektarowej, wtedy kiedy się intensywnie produkuje na przykład trzodę chlewną, pieczarki, uprawę roślin pod osłonami, myślę tutaj głównie o warzywach czy polskich różach, ostatnio bardzo znanych, a można być partaczem na 500 hektarach. Z tym, że podkreślam, że zawsze uzyskuje się tą korzyść ekonomiczną ze skali i na pewno ta skala jest pochodną także i powierzchni, ale przy niektórych uprawach, na przykład zbożach, to efektywność się wtedy uzyskuje. Ja jednoznacznie się zawsze wypowiadam, że gospodarstwo rolne powinno być tym warsztatem pracy, w którym rolnik uzyskuje pełnię swoich dochodów, że nie musi poszukiwać pracy poza rolnictwem. I na pewno to nie jest już skala 2 milionów gospodarstw, to jest skala kilkuset tysięcy gospodarstw w Polsce. Negocjacje zakończymy z tym, że nie przystosujemy polskiego rolnictwa i wsi i wielu innych działów gospodarki do standardów europejskich. Dlatego potrzebne są okresy przejściowe. Myślę, że ten rok 2004, czyli między zakończeniem negocjacji a przyjęciem, 2003, a przyjęciem Polski do Unii Europejskiej będzie też bardzo intensywnie wykorzystywany na przystosowanie do standardów europejskich. Konferencje dla studentów dziennikarstwa stają się tradycją. Są one szansą dla przyszłych dziennikarzy na zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie swojego dziennikarskiego warsztatu. Zapraszanych jest coraz więcej znakomitych gości. O powadze jakości spotkań świadczy również obecność przedstawicieli łódzkich mediów, m.in. Łódzkiego Oddziału Telewizji Polskiej i Radia Łódź.